Tygodniowe spóźnienie. Kamila przyszła do klasy tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Zawiązywały się już pierwsze przyjaźnie. Maciek przebywał najczęściej w towarzystwie Aleksa, Białego Michała, Grubego Mateusza oraz Staśka i Tomka. Ewa siedziała z Kingą. Inni też znaleźli jakoś swoje pary. I tylko Kaśka siedziała sama, choć nie wyglądała na osobę, która się tym przejmuje. Pewnie dlatego, że na dużych przerwach chodziła do trzeciej B, by pogadać z Krzyśkiem, który okazał się kuzynem Maćka. Pojawienie się Kamili w klasie wywołało spore zainteresowanie wszystkich. Po pierwsze fakt, że spóźniła się na rozpoczęcie roku aż tydzień, bo cały sierpień była u ciotki w Anglii, wzbudził w klasie pewną zazdrość. A to, że Kamila nie zadzierała z tego powodu nosa, zjednało jej sympatię. Po drugie, już na pierwszej lekcji angielskiego Kamila wykazała się dużą znajomością języka. Potrafiła po angielsku mówić z akcentem, który brzmiał bardziej brytyjsko niż akcent nauczycielki, zwanej przez wszystkich uczniów Milady. No i chętnie podpowiadała innym. To dlatego na dużej przerwie Kamilę otoczył wianuszek dziewcząt i chłopców, którzy chcieli jak najwięcej dowiedzieć się o Anglii i o Kamili. Moja ciotka Iwona wyszła z Anglika, mówiła Kamila. I to dlatego mówię po angielsku. Pewnie gdyby wujek Hugh znał polski, nie mówiłabym tak dobrze. Ale że ciocia często zostawiała mnie samą z wujkiem, bo chodziła do pracy, to gadałam z nim. Pokazywał mi Londyn. A to tak głupio nie wiedzieć, co ktoś do ciebie mówi. Trudno milczeć. No i telewizję oglądałam. W Polsce też można oglądać, jak się ma kablówkę, prychnęła pogardliwie Kaśka. A tobie nawet kablówka nie pomoże, powiedział Maciek. I tak będziesz z angielskiego nogą. Za to w mini, zachichotała Małgosia. A ty, kobra, co się wcinasz? Spytała Kaśka Małgosię. Kobra? Powtórzyła Małgosia ze zdziwieniem usłyszane przed chwilą przezwisko. No, okularnik inaczej, wyjaśniła Kaśka, czyli ty. Wiesz co, powiedziała Małgosia, dziwię się, że w gimnazjum prezentujesz poziom niższy niż w podstawówce. Okulary noszę od dawna, a pierwszy raz w życiu ktoś próbuje mi z tego powodu dokuczyć. Ty się w głowę stuknij. Jesteś jakaś opóźniona w rozwoju. Dajcie spokój, powiedziała Kinga i spytała, czy Kamila zna dużo angielskich idiomów. Jak tam jest w Anglii? Spytał Alex, który zwiedził pół Europy, ale na Wyspach Brytyjskich jeszcze nie był. Czy to prawda, że Anglicy są tacy flegmatyczni? Tak, i flegmę w słoikach sprzedają na eksport.